Cześć Warszawo! Nazywam się Ewa Łukińska i jestem córką Boga Żywego. Ale wiele lat temu byłam córką diabła. I chcę wam powiedzieć o tym, jak to się stało, że narodziłam się na nowo i stałam się córką Boga. Słuchajcie, ja byłam uwikłana w siatkę kłamstw. Ja byłam bardzo zalęknionym człowiekiem. Ja się bałam ludzi, bałam się siebie samej, bałam się ciemności, bałam się samotności, bałam się każdego dnia. Bałam się śmierci, ja właściwie wszystkiego się bałam, ja bałam się żyć. Uważałam, że nic mi dobrego nie czeka w tym życiu. Byłam człowiekiem z bardzo niskim poczuciem własnej wartości. Miałam bardzo dużo kompleksów, uważałam, że jestem za gruba, że jestem za brzydka, za głupia, że nic nie osiągnę w życiu. I przez to cały czas zakładałam maski, udawałam kogoś innego. Cały czas tworzyłam sobie jakieś historie o swoim życiu wyimaginowane. Nigdy nie byłam w stanie tak naprawdę spełnić tego, co tworzyłam w swojej wyobraźni. Ja byłam człowiekiem, który żył w takiej izolacji od innych ludzi. Byłam człowiekiem, który tworzył sobie jakieś historie. Jak się z kimś spotykałam, miałam 2-3 historie. I w zależności, jak toczyła się rozmowa, ja sobie tworzyłam warianty tej rozmowy. Ja nie umiałam żyć spontanicznie, nie umiałam żyć z człowiekiem. Nie umiałam żyć w relacjach. Cały czas chodziłam w maskach. Cały czas udawałam kogoś innego, kogoś lepszego. Cały czas porównywałam się z innymi ludźmi. Pewnie znasz też ten stan. A przychodziłam do domu, zdejmowałam te maski i płakałam, że nic mi w życiu nie wychodzi, że nie jestem tak jak inne osoby, że nie osiągnę sukcesu w życiu. Wiecie co? I w takim stanie przyszłam do Boga. Wiecie co? Mnie wnerwiało to, że jestem w takim miejscu. Wnerwiało mnie to, że w tym świecie za wszystko się płaci, że ja muszę ponieść ofiarę, żeby zaskarbić sobie na miłość, na szczęście, że nic w tym świecie nie ma za darmo. Ale wiecie co? Jezus Chrystus, On tak naprawdę dał ci życie wieczne za darmo. To jest największy kozak, jakiego znam. Za wszystko na tym świecie musisz zapłacić. Ale Jezus Chrystus dał ci życie wieczne za darmo. Ja w to uwierzyłam, ja to przyjęłam. Wiecie? Ja w najgorszym stanie swojego życia, w depresji, poraniona psychicznie, w kiepskim stanie, przyszłam do tego Boga. I powiedziałam: Jezus, jeśli coś możesz zrobić z moim życiem, jeśli Ty naprawdę jesteś i istniejesz, to przyjdź i coś ze mną zrób. Wiecie co, to jest ściema, że musisz być jakiś przed Bogiem, że musisz sobie coś przed Nim zaskarbić. Ja też tak myślałam, ja chodziłam do kościoła, odmawiałam różańce, pierwsze piątki miesiąca, majówka. Ja też byłam w to tak wkręcona. Ale wiecie co, w tym nie ma Boga. Nie musisz udawać, że jesteś jakiś wielki. Przyjdź do Boga taki, jaki jesteś, w najgorszym stanie swojego życia. On cię przyjmie, bo On cię ukochał. W najgorszym stanie, jakim jesteś dzisiaj, przyjdź i zawołaj do Boga. Ja to zrobiłam. Ja nie miałam co Mu dać. Ja i tak bym nie była w stanie Mu nic dać. On dał mi wszystko przez Jezusa. Bóg dał mi wszystko, dał mi życie wieczne. Dał mi zwycięstwo. I wtedy, kiedy ja do Niego zawołałam, po prostu w pokoju, nie w kościele, u siebie w pokoju, powiedziałam: Jezus, jeśli Ty istniejesz i możesz coś ze mną zrobić, to po prostu zbaw mnie, uratuj, bo ja nie jestem w stanie żyć w takim stanie, w jakim jestem. On to zrobił, wiecie co, w jednej chwili. W jednej chwili przebaczył mi moje grzechy, w jednej chwili narodziłam się na nowo z Bożego Ducha. W jednej chwili ten cały ciężar mojego życia, ten cały strach przed przyszłością, to całe zasługiwanie, to ze mnie spadło. Stałam się nowym człowiekiem, narodziłam się z Bożego Ducha. I dzisiaj jestem tutaj świadkiem Chrystusa, dzisiaj mówię do Was, jako osoba, która teraz prowadzi zwycięskie życie, jako osoba, która ma relację z żywym Bogiem, wiecie? Religia was nie zbawi. To Jezus jest zbawieniem. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest ratunkiem do twojego życia, bez względu na to, w jakim jesteś dzisiaj miejscu. Cokolwiek dzisiaj przeżywasz, On jest odpowiedzią. On jest ratunkiem do twojego życia. Nie potrzebujesz nic innego. Nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem, tylko Jezus Chrystus. Nie potrzebujesz kościoła, nie potrzebujesz uczynków, nie potrzebujesz księdza. Potrzebujesz przyjść do Boga, po prostu zawołać do Niego tak jak ja. Powiedzieć: Boże, potrzebuję Ciebie. Przyjdź i zmień moje życie. Przyjdź i uratuj mnie. Uratuj mnie. On mnie uratował od piekła. On mnie uratował od śmierci. On mnie uratował od słabości. On mnie uratował od chorób. On mnie uratował od depresji. On uzdrowił moje ciało. On uzdrowił moją psychikę. On zmienia mnie każdego dnia. I Ty też to możesz tego doświadczyć, bo On jest żywą osobą. On jest ciągle ten sam, On się nie zmienił, jest realny dzisiaj, dostępny dla Ciebie. Wystarczy, że do Niego zawołasz tak jak ja. Wystarczy, że do Niego zawołasz z głębi serca. To jest bardzo proste, Ewangelia jest prosta, jest ciągle taka sama. Bóg jest ciągle ten sam, On Cię umiłował. On Cię ukochał.
dlatego wszedł na ziemię 2000 lat temu, aby zbawić ciebie. Wystarczy, że dzisiaj to przyjmiesz przez prosty akt wiary, przez decyzję, a będziesz zbawiony, a zaczniesz prowadzić nowe życie. To, co stare, przeminie. Staniesz się nowym człowiekiem. Będziesz mieć relację z Bogiem. Skorzystaj z tego dzisiaj.